Jednym z trzech neogotyckich zabytków niewielkiego miasteczka Jabłonowa Pomorskiego jest zespół pałacowo-parkowy na Rzymskich. Pałac położony jest na wzgórzu zamkowym, u podnóża którego płynie rzeczka Lutryna. Stefan Narzymski, właściciel dóbr jabłonowskich, zlecił wykonanie projektu Fryderykowi Stilerowi, doradcy budowlanemu króla Prus Fryderyka IV. Nad wykonaniem projektu czuwał architekt Karol Lorenz. Pałac, zbudowany w stylu neogotyku angielskiego w latach 1853-59, wyróżnia się wieżami o różnych wysokościach. Stiller zastosował również motywy romańskie w postaci półkolumn z kapitelami. Najwyższa kwadratowa wieża zbudowana jest w stylu renesansu florenckiego. Okrągłe wieże zakończone są krenelażami. Pałac posiada cechy tzw. kalendarza. Jedna z wież symbolizuje rok, 52 pomieszczenia tygodnie, a 365 okien liczbę dni roku. Rzut pałacu jest nieregularny. Spadkobiercy Narzymskich sprzedali pałac Państwowemu Bankowi Rolnemu w Grudziądzu, od którego w 1933 roku pałac kupiło Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej. Założycielką Zgromadzenia Sióstr Pasterek była błogosławiona matka Maria Karłowska. Dziś Pałac Narzymskich jest klasztorem i domem generalnym sióstr Pasterek. Wnętrza pałacu nie są udostępnione do zwiedzania. W przypałacowych zabudowaniach natomiast można obejrzeć historię tego zgromadzenia, pamiątki po założycielce zakonu oraz kaplicę z jej szczątkami. Założycielce zgromadzenia poświęcono dwa pomieszczenia w oficynie, w których pokazano jej drogę do utworzenia najpierw jednego, potem wielu domów dobrego pasterza dla dziewcząt z ulicy. Domy te były zakładami wychowawczo-resocjalizacyjnymi. Z pomocnic, świeckich wolontariuszek, które jej towarzyszyły na początku działalności dobroczynnej, utworzyła w 1894 roku Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej. Mimo licznych trudności, matka Maria Karłowska otworzyła 9 domów i 2 szpitale dla kobiet wenerycznie chorych. Siostry pasterki zajmują się również dziś trudną młodzieżą, są katechetkami, haftują szaty liturgiczne. Matka Maria Karłowska zmarła 24 marca 1935 roku w Pniewitem. Po 30 latach od śmierci rozpoczęto proces beatyfikacyjny, którego uwieńczeniem stała się jej beatyfikacja 6 czerwca 1997 roku pod Wielką Krokwią w Zakopanem. Obok znajduje się cela z biurkiem i skromnym wyposażeniem, w której mieszkała matka Maria Karłowska. W 1997 roku poświęcono odnowioną kaplicę zakonną, nadając jej tytuł diecezjalnego sanktuarium błogosławionej Marii Karłowskiej. Pod ołtarzem kaplicy znajduje się relikwiarz otoczony owieczkami, a nad ołtarzem obraz błogosławionej Matki Marii. Owieczki symbolizują tych, którzy się zagubili, a którzy odnaleźli za sprawą matki pasterki. Matka Maria pragnęła po śmierci spocząć w Jabłonowie i tu znalazła miejsce stałego i wyjątkowego pobytu. Pałac Narzymskich otoczony jest parkiem krajobrazowym. Z tego ujęcia widać, że pałac położony jest na wzgórzu. W parku na wysokiej kolumnie umieszczono posąg Archanioła Michała z szatanem w postaci smoka u stóp i łacińskim napisem „Któż jak Bóg”.